Katowice to miejscowość o bogatej tradycji i historii kuźnictwa. A wszystko, jak mówi legenda, zacząć miało się w 1683 roku, kiedy to młody kowal spod Krakowa, Jan Socha, szedł pod Wiedeń z królem Janem III Sobieskim przez Miękowice. Po wygranej nad Turkami wrócił tutaj do poznanej wcześniej dziewczyny, której przyrzekł małżeństwo. Słowa dotrzymał, osiedlił się i w 1702 roku właśnie tutaj założył swoją kuźnię. Dziś tradycja kowalstwa podtrzymywana jest już od 10 pokoleń. Śladem przodków robi to mistrz kowalstwa artystycznego Jan Socha wraz z synem Robertem. Prawdziwych kowali, którzy nie boją się nawet najtrudniejszych zamówień i nie godzą się na półfabrykaty, jest coraz mniej. Przykładem jest rodzina Sochów. Jak pracuje się u pana w kuźni? Znaczy, w kuźni pracujemy w ten sposób, co przekazował mi ojciec od dziadku. Metodą starodawną kowalską, znaczy kujemy wszystko ręcznie, większe elementy przy użyciu młota mechanicznego. I nie boimy się żadnej roboty takiej, jak kowal robił w XVII-XVIII wieku. Przykładem tego są graty, które znajdują się w kościółku drewnianym w Groczankach pod Pizdrowicami. Obok tej najstarszej czynnej kuźni w Polsce, jej właściciele urządzili również bogate zbiory Muzeum Kowalstwa. Zobaczyć można tu m.in. skórzany miech z paleniskiem i kowadłem z początku XVIII wieku. To niezwykłe, że kuźnia od chwili założenia pozostaje w rękach tej samej rodziny i wszystko wskazuje na to, że na 10. pokoleniu rodu Sochów się nie skończy. Weronika, co byś chciała robić? Będę pomagać tatowi i upowi. I przy tym zostanę kowalką.